Witajcie widzowie w kolejnym filmie na kanale. Za nami szósty odcinek Asoki, a w nim nareszcie dotarliśmy do długo wyczekiwanej innej galaktyki miejsca, do którego został wygnany wiele lat temu w wieku, i co o tej innej galaktyki? To na razie zostaną pokazana tylko jedna planeta i nie wiemy, czy na tą galaktykę składa się ich więcej, ale o tej jednej trochę się dowiedzieliśmy, więc uznałem, że dobrym pomysłem będzie zebrać te wszystkie informacje w jednym miejscu. Dlatego w dzisiejszym odcinku opowiem wam wszystko, co wiemy o planecie zwanej Peridia. Jednak standardowo, jeżeli jakieś informacje nie udało mi się wyłapać i nie zawałem mi w tym odcinku, to podzielcie się nimi w komentarzach. No i dobra, bez zbędnego przedłużania, przejdźmy do rzeczy. Peridia była jak dotąd planetą istniejącą wyłącznie w legendach opadanych przez Jedi, jednakże dzięki międzygalaktycznej podróży mogliśmy się przekonać, że istnieje ona naprawdę. W dawnych czasach była ona pradawnym domem Datomirian i znajdowało się tam ich wielkie królestwo, jednakże z powodu nieznanej siły, o której mówił Bayran Skol, drzemiącej w planecie i wzywającej upadłego Jedi, Mucarstwo Sióstr Nocy zostało zniszczone, a przedstawiciele tej jasy opuścili swój dom i udali się do dobrze nawzanej galaktyki, a ich nową ojczyzną została Datomira. Obecnie Peridia jest celem migracji Purgirów, czyli kosmicznych wiorybów, które potrafią podróżować między galaktykami. Stworzenia przebywają tam, by umrzeć, więc ta planeta jest swego rodzaju cmentarzem. A to doprowadziło do tego, że wokół planety pojawiły się pieścienie składające się z ich kości. Sama Peridia jest zresztą wielkim pustkojem z dominującymi terenami skalistymi, ale można też dostrzec na jej powierzchni odrobiny zieleni i wielki zbiornik wody. Ciężko ocenić, czy jest ono z miarów morza, czy oceanu, no ale w każdym razie jest jakiś zbiornik wodny. Co do mieszkańców, to możemy spotkać tam nieliczne siostry nocy, zamieszkujące pozostałości swojego jak najszybciej opuścić swój dom. Inną humanoidalną jasną, znajdującą się tam, są bandyci, zwani nomadami, jednakże nie wiemy, czy są jedynymi mieszkańcami Palii, czy też nie. Mogą się też oni podróżnikami, przemieszczającymi galaktykę w poszukiwaniu czegoś, co warto złupić. Oprócz nich możemy też wpaść na Howell, zwierzęta przypominające psy. Podobieństwo do psów dostrzegłem trochę w ich wyglądzie, oraz w sytuacji, kiedy to Sabin była wściekła, że ten jej hołer ją zostawił i uciekł sobie jak tchórz i kazała mu zostać i za nią nie iść. Trochę mi to wyglądało, jakby Sabin swojego psa. I co ciekawe, w legendach były stworzenia o takiej samej nazwie, ale przypominające galaktyce. Pojawiły się w grze Star Wars Jedi Knight na planecie Jawin 4, a wygodne przypominały dinozaury. Niestety nie znalazłem informacji, czy da się na nich jeździć, czy nie. No i na koniec mega słodkie stworzenia, czyli rasa Naughty. Wygodne przypominające żółwie i świetnie wyszkolone w sztuce kamuflażu. No błagam was, nie mówcie, że umiejętność udawania skały nie jest czymś super. I to właśnie u tej rasy z schronienie Ezra Bidżer po zesłaniu na Peidę razem z Fraunem. I to są już wszystkie informacje, jakie udało mi się wyciągnąć albo z szóstego odcinka Asoki, albo na które tafli w internecie. Ale na pewno będzie ich więcej, ponieważ jeszcze na planecie trochę pobędziemy. W tym odcinku tej planety jeszcze nie opuściliśmy, a przed nami jeszcze są dwa odcinki, więc myślę, że tak dopiero pod koniec finałowego powrócimy do naszej odległej galaktyki. Zatem mamy jeszcze bardzo dużo czasu na to, by czegoś ciekawego się o tej planecie dowiedzieć. Mnie na przykład bardzo ciekawi, czym jest ta siła, o której mówi Began, i liczę na to, że w którymś z kolejnych odcinków odkryjemy, czym ta siła tak naprawdę jest. No i to już będzie na tyle w tym odcinku. Także jeżeli wam się spodobał, stawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał. No i standardowo napiszcie w komentarzach, co myślicie na temat szóstego odcinka oraz zaprezentowanej planety Peridi. No po prostu standardowo zapraszam do dyskusji. No i widzimy się już niedługo w kolejnych odcinkach. Może pojawi się jeszcze jeden, nie wiem, mam nadzieję, że tak, ponieważ zaplanowałem sobie dwa materiały i ten chciałem też zrobić bardzo szybko, żeby na ten drugi też starczyło czasu. No ale co to będzie, nie wiem, nie obiecuję, bo zawsze jak obiecuję, to się źle kończy. Ale jeśli wszystko dobrze pójdzie, to zobaczymy się w jeszcze jednym materiale na temat szóstego odcinka. I już nie przeciągajmy. Tak? Także trzymajcie się. Do zobaczenia. Cześć. Papa.